nie naszedł ten panią mecenas, panią skarbnik, na panią Milikę, pana operatora, prawnych, na podstawie list obecności stwierdzam, że mamy kworum. Więc panem prawomocnym dzisiejszy szkoda, że otwiera 43. sesję Rady Miejskiej w Kowarach 11 grudnia 2017 roku. I proponuję, żebyśmy mieli teraz ogłoszę pół godziny przerwy ze względu na to, że my wszyscy jeszcze na sesji dotarli i również w tym chciałbym jeszcze, żebyśmy dodatkowo mieli szczegółowo szkołę. Dlatego proponuję 30 minut przerwy do godziny 16.30 i bardzo bym wszystkich prosił do wyrażenia. Bardzo proszę o uwagę. Proszę uwagę. Wznawiam porządek obrad 43. sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Przeczytam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, punkt przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, sprawozdanie burmistrza miasta Kowarów. Punkt czwarty, informacja z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Punkt piąty, informacja przedstawiciela gminy Kowary w związku z wnikach konowskich. Punkt szósty, pytanie i interpelacje. Punkt siódmy, rozpatrzenie projektu uchwał a w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Kowarach na 2018 rok. 7b, w sprawie przyjęcia miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w Kowarach. 7c, w sprawie zmiany uchwały nr 31/156/16 Rady Miejskiej w Kowarach na 19 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania płatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 7d w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2017 rok. Punkt 8 sprawy różne. Punkt 9 zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach. W związku z tym, że do Biura Rady wpłynęło projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie wodą i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Kowary. Proponuję o wprowadzeniu tego projektu uchwały do porządku obrad. Dlatego zapytam kto z pani z panów radnych za przyjęcie, za wprowadzenie tej uchwały do porządku obrad. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad? Nie widzę. Proponuję, żeby ten projekt uchwały był projektem 7d. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o zagłosowanie. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Jest to sprawozdanie pani burmistrz. Czy pani burmistrz chciałaby bardzo powiedzieć? Pragnę otrzymać sprawozdanie. Tylko pytanie. Pytania może do pani burmistrz o sprawozdania. Proszę bardzo. Dzisiaj było pisanie do deklaracji Leckiej w Lewu. 90 samorządów podpisało tą deklarację. Jest pełne poparcie wojewody, pana marszałka, jeżeli chodzi o nasze działania związane z tą strategią dla południowego regionu województwa, ponieważ gdybyśmy mieli liczone wskaźniki jako całe województwo, praktycznie w następnej perspektywie finansowej unijnej nie mielibyśmy żadnych możliwości, a dzięki tym podjętym działaniom takie możliwości się otwierają. Oczywiście to jest początek pracy. Będzie trzeba wiele wysiłku, żeby poustalać z rządem, żeby do Unii wnioskować o wydzielenie jak gdyby tego regionu naszego południowego. Chodzi to o dawne województwo jeleniogórskie i wałbrzyskie przede wszystkim. Dziękuję bardzo.
o sprawozdanie oraz tu informacja z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. 23 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury. To posiedzenie wyjazdowe. Dotyczyło funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej. 27 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. To było posiedzeniem komisji. Była dyskusja dotycząca służby zdrowia. Protestu, jaki odbywał się. 27 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym rozpatrzono pismo mieszkańca Kowa. 4 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i Finansów. Tematem posiedzenia komisji był budżet na rok 2018. 6 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Tematem posiedzenia komisji były projekty przebudowy chodników w obrębie ulicy Matejki i Bielarskiej. 7 grudnia odbyło się posiedzenie budżetu, planowania i finansów. Tematem posiedzenia komisji było omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 oraz praca nad projektem budżetu na rok 2018. 11 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Tematem posiedzenia komisji było omówienie projektu na dzisiejszą sesję. Jeżeli ktoś z Państwa ma pytania do przewodniczących komisji, to bardzo proszę. Przechodzimy do punktu 3. Do punktu, przepraszam, 5. Jest to informacja przedstawiciela gminy Kowary Związku Gmin Tarnowskich. Panie Mariuszu, bardzo proszę. 28 listopada odbyło się zgromadzenie Związku Gmin Tarnowskich, na którym zmieniono budżet na rok 2017, zmieniono wieloletnią prognozę. Materiały na dostępne w Biurze Rady. Po prostu dzisiaj nie wziąłem ze sobą materiału. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania do pana Mariusza? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 6. Pytania i interpelacje. Bardzo proszę, czy ktoś ma chciał złożyć interpelację lub ma pytania do pani burmistrz. Bardzo proszę. Nie widzę. Przechodzimy do punktu 7. Jest to rozpatrzenie projektów uchwał jako pierwszą. Mamy uchwałę w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Kowalach na 2018 rok. Projekt był omówiony na posiedzeniu komisji. Pani Wiestonek został zaopiniowany pozytywnie. Czy ktoś ma z Państwa pytania dotyczące tego projektu? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalach na 11 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Kowarach na 2018 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje. Treść uchwały została zawarta w paragrafach 1, 2 i 3. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7b. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31 przez 156/16 Rady Miejskiej w Kowalach z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nieruchomości za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia dopłat i trybu ich pobierania. Panie Przewodniczący, jeszcze uchwała B. Jeszcze uchwała B. Narkomanie. Biorę głosowanie na uchwałę. Przepraszam, pracuję się. Nie masz? Jest pod spodem. Jest pod spodem.
Zapraszam. Pierwszym, drugim i trzecim, paragraf czwarty, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary, paragraf piąty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7c. I tu mamy autopoprawkę. Nie wiem, czy tam wszyscy państwo sobie pobrali. To jest zmiana paragrafu pierwszego i paragrafu trzeciego. W paragrafie pierwszym widno w uchwale nr 31/120/16 Gminy w Kowarach na 19 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany. I punkt pierwszy tego paragrafu otrzymuje brzmienie. Paragraf trzeci ustala się, że koszt jednej godziny usług publicznych wynosi 20 zł. I 40 groszy za jedną godzinę. Tak powinno prawidłowo brzmieć treść uchwały. Wszyscy państwo mają? Czy ktoś ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Pani Krystyna uchwała opiniowana, zaopiniowana, została pozytywnie. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie zmiany uchwały nr 31/156/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawanej odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym, paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą od 1 stycznia 2018 roku. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Ja poproszę o 5 minut przerwy. Pomocy społecznej na kwotę 3482 zł oraz w dziale
tam jest to przesunięcia pomiędzy rozdziałami, pomiędzy paragrafami w rozdziale 855.02 świadczenia rodzinne. I to wszystko jeśli chodzi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania do pani skarbnik? Bardzo proszę. Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2017 rok na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafach 1, 2 i 3. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7e. Jest to projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Kowary. Czy ktoś z pań lub panów radnych ma pytanie dotyczące projektu uchwały? Bardzo proszę. Nie widzę. Proszę sobie tylko poprawić. W paragrafie pierwszym jest mały błąd. Powinien być punkt pierwszy, drugi i trzeci. Na tym trzecim punkcie jest dwójka. Proszę sobie zrobić, że to jest punkt trzeci pierwszego paragrafu. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje. Treść uchwały została zawarta w paragrafie pierwszym. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. 5 osób za. 6. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 4 osoby wstrzymały. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 8. Sprawę. Proszę zabrać pani dyrektora, proszę zabrać głos. Nie widzę. Przechodzimy do punktu 9. Tu jest zamknięcie sesji. Zamykam 43. sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Jest to 11 grudnia 2017 roku. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie. Dziękuję.